Witajcie, jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Łowcy Skarbów. Pamiętacie, Łowcy Skarbów to jest damage, to są medale, bądź też jeszcze jakieś inne osiągnięcia, ale w większości te dwa warunki, bądź też jeszcze expa od czasu do czasu, najważniejsze są właśnie damage i ilość medali. Razem ze mną na kanale jest kolega Patryk 2526. Witam. I ty będziesz grał teraz obiektem 268, dziewiątym tierem, no, rosyjskim TD-kiem, nazywanym przez niektórych UFO, tak? Tak, dokładnie. Jest on jakby już, ma on najlepsze działo, czyli BL-10. Jest to działo, które swego czasu miało rewelacyjny dźwięk, na dźwięk którego po prostu drżały mury, drżały serca przeciwników, natomiast troszeczkę dźwięk tego działa, dźwięk wystrzału tego działa został zmieniony w pewnym patchu. No już nie brzmi tak strasznie, natomiast jego moc jest rzeczywiście w dalszym ciągu niezmieniona i jego penetracja jest fantastyczna, także tutaj rzeczywiście mamy takie połączenie świetnego meda, znaczy, no, świetnego meda, że to, co ja mówię, świetnego TDK, który jest przyzwoicie mobilny, dodatkowo jeszcze ma jakiś tam pancerz i ma genialną lufę. Zaraz będziemy do tego wszystkiego dochodzić z omówieniem. Mapa to oczywiście Ehrenberg, tryb szturm, a dokładnie wy się bronicie w tym momencie. Niestety XV mi w dalszym ciągu coś zrobił psikusa po ostatnim zmianie modów i no i niestety muszę go chyba zaktywować jeszcze raz. Powiedz mi tak, często grasz właśnie całe te tryby szturm i obrona? No nie, właśnie to grałem z kolegą w Plutonie i on dosyć często ma włączone te tryby, ja mam to całkiem wyłączony, mam tylko standardowy. Tylko standardowy, jasne. Ja powiem szczerze, że czasem spotkaniówki jeszcze gram, natomiast tryb szturmu i obrony mam też wyłączony. Natomiast powiem szczerze, pasowało kiedyś spróbować, bo no, jest to też jakaś tam forma jakby rozrywki, dodatkowo jakby innowacyjności tej gry. Powiedz mi tak, ile masz bitew już rozegranych na 704? Piękny, 735 pierwszy strzał. Na 704, nie, tak około 300, coś ponad 300 bitew. No to już zbliżasz się powoli do obiekta 268. Powiedz mi tak, jak i ci się grało na samym początku tym oto TD-kiem? Na samym początku było go strasznie ciężko obczaić, jak się nim gra, jak dla mnie, ale po pewnym czasie się nauczyłem i wychodziło coraz lepiej. Znaczy wiesz, w sumie jest to taki troszeczkę ulepszony ISU, ze względu na to, że lufę miałeś już na ISU, no chyba, że nie odkrywałeś lufę, ale to nie wierzę, żeby takiego coś się zdarzyło. No i niestety, bądź niestety, na samym początku trzeba chwilę odczekać, odmęczyć się do tego, żeby odblokować najpierw gąski, nie? Bo bez gąsek ta BL-10 nie wchodzi. I odblokowałeś jakiegoś wolnego expa, czy brałeś sobie, jechałeś z takiego stokowym czołgiem? Z wolnego poszło. Nie grałem na tym trollu, od razu wolny exp i BL-10 założyłem. No tak jest najlepiej zdecydowanie, to jednak jest różnica kosmiczna, jeśli chodzi o działa, więc no jest to rzeczywiście najlepsze rozwiązanie, jakie tylko może być. I tutaj zaczynamy zabawę, czyli magiczny pancerz obiekta 704. I jednocześnie, no tutaj cię Centurion przebił, ale poprzedni strzał został już zrykoszotowany. Powiedz mi tak, jego największy atut, największy plus to oczywiście działo, natomiast co jeszcze możesz powiedzieć na jego temat, jeśli chodzi o plusy? Tak, jest nawet zwrotny. Szybki w porównaniu do niektórych TD-ków, jak Tiger czy Tortoise. No i pancerz również ma na 30, dobre. 37 na godzinę on jedzie, więc no powiedzmy sobie szczerze, ISU jest niby w miarę szybkie, ale o, genialny strzał, 939. To go już musiało bardzo zaboleć. Tutaj serducho mu normalnie bez mała zamarł chyba na chwilę temu 50 EM.
Tak, dokładnie. I powiem Tak. szczerze, że no, tak dostać taką bułę od 9 tieru za ponad 900, no to to strasznie boli. No nie, to ja rozumiem, jakby się wyjechał przeciwko na przykład jak pancerowi S100, gdzie dostajesz za ponad 1000, możesz FV-owi. Natomiast tutaj 9 tier dostajesz taką piękną plombę i to strasznie boli. No, zaczęliśmy mówić 37 km na godzinę, to rzeczywiście, porównując do ISU, rzeczywiście duża jest różnica w mobilności. Obraca się, no, tak sobie średnio, nie jest tak jakaś rewelacja, ale też nie można powiedzieć, że jest taki nieruchawy. Natomiast najlepszą rzeczą chyba to jest to, że on ma całkiem fajne camo, nie? Tutaj potrafi strzelać w niektórych miejscach i bez problemów możesz strzelać i nie być wyświeconym, tak? Zdarza ci Tak, się takie coś? dokładnie. No, zdarza. Nawet z parunastu, 200 metrów, 150 mogą nie wykryć ciebie, jak strzelasz. Oczywiście, jak ładnie się ustawić za krzaczkiem, dodatkowo jeszcze wyłapujesz ten bonus od krzaczka, no to wówczas. Aj, S100! Już, jak tak powiedziałem na samym początku, że ten magiczny pancerz. Tutaj akurat mamy przykład tego właśnie, że nie wyświeciłeś się, pomimo tego, że strzeliłeś do S-etki i nawet się nie wyświeciłeś. No, mogłeś nie cofać, bo. Ale kto to wiedział, że akurat żarówka nie zadziała, prawda? Dokładnie. Ja powiedziałem o tym magicznym pancerzu, ze względu na to znowu się nie świecisz. No po prostu, no jednak magia, jeśli chodzi o ten kamuflaż w tym TDK-u. Powiedziałem, że mamy tutaj przykład magii radzieckiego pancerza. Tutaj właśnie przed chwileczką dostałeś z Golda za 0 od Esetki, więc ten gold na Esetce nie jest jakimś takim panaceum na wszelkiego rodzaju problemy z przebijaniem. No i wykończona jest. Już masz 6500 damage'u, 3 fragi. Tak naprawdę bitwa, która nie będzie się nadawać dla Sir Turoka, bo nie najeździsz się tutaj za bardzo. Stoisz w jednym miejscu i powiedzmy sobie szczerze, bronisz tej swojej bazy. No, prawdę powiedziawszy, gdzie masz jechać? Gdzieś w okolice, nie wiem, inne okolice, po to tylko, żeby nie wiadomo, po co się przejechać. No, robisz to, co do ciebie należy, czyli bronisz tej bazy. Bez uszkodzeń, T69 w tył, no to rzeczywiście, no, tu już dużo szczęścia. IS-7. Nie podejmuje No nie. walki. Chyba dobrze robi, nie? O, i Tak, właśnie tutaj mamy już. strzał od IS-7. Tylko na gąseczki. Jest kolejny strzał, który jest za 0. Ty straciłeś tylko 243 od tego Centuriona. Tutaj już na Golda przełączyłem, żeby był pewny strzał, żeby tego Isa ściągnąć stamtąd. No to jest tak, rzeczywiście pocisk goldowy 329 penetracji. Nie jest tak kto wie jak dużo, ale jednak coś tam zawsze jest. No, a O! tutaj Visa trzeciego nie weszła. Kolejny strzał od Isa 7 za 0, bez żadnych uszkodzeń. No i z trzeci chyba już nie wytrzyma, przełączył się na hajki, to rzeczywiście już akt desperacji, bez mała. I z siódmy, no on się już chyba nie wychyli. Tutaj w teorii mógłbyś spróbować na hajkę się przełączyć i też mu tam trochę poobijać go dosyć mocno, ze względu na to, że te hajki przy 152. Kolejny strzał za 0. No pięknie, wszystko na jarzmo chyba wyłapujesz, bo albo gdzieś tam w okolice tego jarzma ląduje, także rzeczywiście wszystko za zero. Pięknie. Już masz 7300 damage'u i jest obiekt 704, który chyba cię zignorował. No teraz wreszcie Trochę. cię z trzeci przebił. Powiedz mi tak, twój kolega tutaj, o przepraszam, kolega też tutaj walczy, jednego fraga już ma. Kolejny strzał za 0 i w tym momencie już dokończyłeś tego ISA trzeciego, masz 8600 damage'u. Stojąc w jednym miejscu i tylko wysuwając się i korzystając z dobrodziejstwa, jakie daje nam BL10, nie? Dokładnie, teraz już mówiłem. To był tak naprawdę kolega Marek na swojego brata końcu grał, nie?
Mówiłem mu, żeby zostawił mi już tego fraga, żeby go nie niszczył na TS-ie. I masz piąty frag, 5 czołgów zniszczone i naprawdę powiem szczerze, że wyszło to świetnie. Ja tak cały czas mam takie wrażenie nieodparte, że ty tak, wiesz co, wziąłeś tak przed samą bitwą, stanąłeś sobie przed tym swoim Tedekiem i tak wyciągnąłeś tak jakby miecz, jak He-Man dawniej i na potęgę radzieckiego pancerza, no nie, i zakrzyknąłeś i wtedy ten pancerz zrobił się magiczny, taki wiesz, mam takie cały czas nieodparte wrażenie, że takie coś, jakieś czary odprawiłeś nad nim, bo rzeczywiście, ja rozumiem. Jeżeli by tam cię obijały jakieś tam niskotierowe czołgi, to wtedy rzeczywiście bez problemu mogłyby się tam na tobie dingać. Natomiast takie S-100 na Goldzie i z siódmy, które też nie ma bardzo słabej penetracji, masz jeszcze inne czołgi i wszystko było łącznie z tym jakimś dziwnym dingiem od tyłu na T69, więc no powiedzmy sobie szczerze, że rzeczywiście jakieś czary odprawiłeś nad tym Tedekiem i to rzeczywiście dobrze ci wyszło. Ale zobaczmy teraz, co tutaj zrobiłeś. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnych medali jakichś wybitnych. Oczywiście dostałeś pierwszą odznakę biegłości na lówkę, ale to już należało się. Dostałeś M-kę, beretki, nieważne, oraz tylko i wyłącznie duży kaliber. No szkoda, że tylko tyle. Ale za to 9023 damage'u, 5 fragów. Kolega twój, no 1220, czyli tam dwa strzały jakieś oddał, które trafiły, przebiły i zniszczyły jakiegoś przy okazji jednego delikwenta. I dodatkowo jeszcze tutaj Batchatylion, który zrobił 2500, ale zrobił też 4 fragi i to też się liczy. Exp 1568. I teraz to, co najważniejsze, to, co mnie najbardziej interesuje, no tak jak powiedziałem, 9023, 10 strzałów przyjąłeś, z czego cię 3 spenetrowały niby, 7 nie spenetrowało i pokazuje, że tylko 2200 odbiłeś, ale tego było w przeliczniku pewnie odrobinę więcej, więc no cóż, bo tam przyjmowałeś na gąski, oczywiście na gąski nie zalicza nam tego jako przyjęte. Tak jak powiedziałem, do Sirturka się nie nadaje, ta bitwa była 1,68 km, więc na samym początku tylko pojechałeś, później już tylko przód, tył, lewo, prawo i tak się bujałeś. No, powiedzmy sobie szczerze, bitwa rzeczywiście wyszła ci bardzo dobra. 9 minut 32 sekundy, a bitwy w trybie szturm trwają około 10 minut, nie? To jest... Tak, 10 minut dokładnie. No to akurat już tak, że tak powiem, rzutem na taśmę już bez mała to wziąłeś i zrobiłeś. Mogę ci się pochwalić, że ostatnio miałem bitwę, gdzie zniszczyłem ostatniego wroga w 14 minucie 58 chyba sekundzie. No to też jeszcze udało mi się. Już byłem pewny, bo on uciekał przede mną, ja go musiałem dogonić i właśnie, wiesz, ostatnim rzutem na taśmę, no nie, to już było w ten sposób, że już myślałem, że nie go nie dogonię i było już tak, wiesz, jak ja to normalnie ulga, jak już go dogoniłem i strzeliłem mu tam dwa razy, bo to był jakimś tam niższym tierem, strzeliłem do niego dwa razy i go dobiłem, także naprawdę wówczas dopiero, no... poczucie dobrej zrobionej rzeczy w tej bitwie już było takie pełne. Powiedz mi tak, 704 to oczywiście jest świetny Tedek, będziesz jednak kupował 268, czy sobie go odpuścisz, ponieważ wiele osób źle się raczej wyraża na temat 268. Zależy, tak, będą pieniądze, to wtedy kupię, tak? To na razie nie planuję. Planuję zbadać i zostawić. A 704 sobie zostawiasz, czy będziesz go sprzedawał? Zostawię do misji, żeby robić. Zdecydowanie tak. Ja ci powiem tak, że 268 jest... Kiedyś było fajniejsze. Teraz po tych wszystkich nerfach to już jest gorzej. Dodatkowo jeszcze, jeżeli wprowadzą nerf dla penetracji, gdzie zabiorą mu te 303 penetracji, to jest naprawdę genialna penetracja i zmienią mu do poziomu 704, no to wówczas powiedzmy sobie szczerze, jaki będzie sens jego trzymania w garażu, jaki będzie, powiedzmy sobie szczerze, nie będzie takiej zasadności, bo nie będzie miał żadnych atutów, porównując do 704, a tak naprawdę no
Jeśli chodzi o matchmaking, 704 ma zwykle rzeczywiście dużo lepsze. A jeżeli go wrzuci na dziesiątki, to żadna filozofia przebijać kogoś z tak wielką penetracją, prawda? Dokładnie. Ta penetracja też w tym dziale wystarcza na 10 tiery. No masz 286 penetracji, no to już jest takie, że tak powiem, bardzo, bardzo wyśrubowana ta penetracja. No to wyżej ma tylko FV 2420, przepraszam, FV 183, dodatkowo jeszcze jak pancer, no i tam wiesz, dziesiątki ogólnie. Natomiast tutaj to już jest taka, no, bardzo, bardzo wyśrubowana w górę, dlatego też nie ma żadnego problemu z przebijaniem dziesiątek. Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, chciałbym pozdrowić Marka UB i cały klan PO. Nie platforma, tak? Tylko? Nie, Polish Owners. Polish Owners. A jakby ktoś chciał, to zapraszamy do nas. Prowadzimy cały czas otwartą rekrutację. Jasne. Jeżeli ktoś byłby chętny mieć... Chyba, że ktoś nie lubi polityków z jednej partii, no to wówczas może mu się to źle kojarzyć. Ale jak słychać, jesteście zupełnie niezwiązani w kwestiach politycznych z naszą fantastyczną jakby... No dobra, nie będę tego dalej kontynuował, bo nie ma sensu. I w takim razie ja wam nie będę... Dziękuję bardzo za oglądanie odcinka, zapraszam do kolejnych i mówię cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.